Nie no, postaram się to zrobić, ale nie wiem kiedy. I tak po gotiku mamy to zagrać. GTA 4 House Mod to każdy debil potrafi. GTA San Andreas jest trudne, bo... Ale... Laguje kamerko. Siema, The Hack sypy. GTA San Andreas jest trudne, bo ciężko jest modować tą grę po prostu. Jak ja pamiętam, jak instalowałem sobie kiedyś, jak grałem w GTA San Andreas, jak sobie instalowałem mody do tej gry, to się modliłem, żeby się odpaliła gra. Nie będzie dzisiaj szkoły. Ja myślę, że moderowałem pod Steam, kiedy podpisz mi konto. Jutro. Dobra, co my mamy teraz zrobić? Dla koneserów. Okej. Okay. Tutaj już załatwione. Teraz trzeba iść do... Jest tak, Helga... i Gerstand. Lenard i Gerstadt. I w porcie są dwie kurwinki. Jak ja pamiętam, jak miałem GTA Vice City na płytce od mojego kuzyna ze wsi, to nie było zwykłe GTA Vice City, tylko GTA Vice City Need for Speed Underground mod. I tam wszystkie fury były takie zmodowane i po rusku była ta gra. To przecież nic nowego. Gerstand karczmy przed starym miastem przy wschodniej bramie. NSWE. Wschód to po prawo. A gdzie jest wschodnia brama? Która to jest wschodnia brama? Są dwie bramy tylko do tego miasta chyba, co? Lewa i prawa. I on tam ma to. A gdzie wschód? No po prawo jest wschód. Ale się Arkadyna bzdryngolił na streamingu, boję się, że idzie w twoje ślady. Czyli totalny upadek, alkoholizm i dopiero potem rzucenie alkoholu. Mnie i tak nikt nie słucha. Kto to opowiada takie rzeczy? Tak dalej być nie może. Takie rzeczy gada na streamie, aż się boi przyjść dzisiaj. O cholera, właśnie zobaczyłem, że nie zapaliłem lampek z tyłu LED. Lamp LED. Siema Czagor, brachu. No pierwszy raz tak daleko zaszedłem. Tejże. Możemy jedynie przeczekać. Dobra, idę z mapą. Chuj. Mam pieska, kawaliera. To przecież nic nowego. Trudno mi w to uwierzyć. Wszyscy mają teraz ciężko. No przejdę do końca. Siema Hajduk. Witam ciebie. Jesteśmy rasistami! Zrozumcie to! Na streamie jesteśmy! Zucięte. Chcieli mu sota. Ja ma jestem, przepraszam. Dopiero teraz. Nikomu nie powtarzaj. Lepiej zostawię to w spokoju. To wszystko tylko plotki. Tutaj ten gerwazy. Jak przejdę gotika, to będzie GTA San Andreas House Mode.
Ale powiem wam, że ostatnio zacząłem mieć ochotę na Minecrafta vanille z shaderami tylko. Bo nadal nigdy nie przeszedłem tego Minecrafta. Na hardzie. Nigdy vanille nie przeszedłem na tym, na hardzie. Będzie w czwartek świąteczny stream, no będziemy pączki piec. Serwer Krystków? Nie, solo. Nigdy nie odpaliłeś nawet swojego świata, no właśnie. Ja przeszedłem, ale na peacefulu jakimś albo easy, za dzieciaka to tak, ale tak żeby... Co to za miejsce? Żeby przejść na hardzie, to nie kuja. Albo ślepcem, albo kiepski z ciebie żartowniś. Jestem Gerstant, a to mój przybytek. Karczma pęknięta struna. Wielkanoc w kwietniu jakoś. Jeśli nie słyszałeś o tym miejscu, nie słyszałeś więc o niczym, co się dzieje w Archolos. A, byłem wkurwiony, zbierają to się tu piątek. Wszyscy mieszkańcy, minstrele oraz dostojni podróżnicy. Witaj, przysyła mnie Tomas. Ma dla ciebie propozycję współpracy. Tomas? Ten piwowar? Cię. Ale ja nie potrzebuję więcej piwa w swojej ofercie. Nie sprzedaję go zbyt dużo. Moi klienci gustują w droższych trunkach, wolą wino. Tomas wprowadza na rynek nowe piwo, jakiego jeszcze nie było. Nazywa się Mroczny Paladyn. Sam opracował recepturę. Tak, Sajduk. Może chcesz go spróbować? Najpierw mi o nim opowiedz. Mroczny Paladyn to niezwyczajne piwo. Wyróżnia się bogatym smakiem, który długo utrzymuje się w ustach, a także ciekawym aromatem. Należy je pić powoli, małymi łykami, ponieważ ma również sporą moc. Może być leżakowane jak wino, tylko zyska dzięki temu na wartości. Brzmi ciekawie. No, pokaż mi, czy mówisz prawdę. Spróbuj. Jak coś do tego chaos modu, musisz wersję 0.1.0. Ale nie kłamałeś. Ktoś mi to mówił. Naprawdę ma bardzo ciekawy smak, a pachnie też nie najgorzej. Wiem, chudy. Moi klienci lubią nowe smaki. A jak to zrobić? To muszę pobrać chyba po prostu pirata, co nie? 100 sztuk złota. Wezmę 4 tygodnie. Na początek. Świetnie, przekażę Tomasowi. No i git, kurwa. Odłóż broń! No chyba, proszę, bo, jednak można! Chyba się nie da zdowngrade'ować na tym... Na Steamie. O kurwa. Mówi mi to Sajduk, to było coś. Spoko, chudy. Tylko weź tam od razu tego widescreen fixa, wiesz co biega. Opaku, czek, czym się brachu. Miłego dnia ci życzę, uważaj na siebie, uważaj na kurwy jebane za rogiem. To się czają, żeby ci podstawić nogę. To ja teraz do Lenarta. C-Sharpie? Krzysiu ogarnia programowanie w C-Sharpie, ale nie ma go. Tak, to bardzo typowe. Ciekawe, gdzie bym zaszedł z Sajduk, jakbym naprawdę grał na tym serwerze. Ziółko. Siema Aleksik, siema Piterek, tak? Pitetrek. Że ma kolipi? No. No człowiek, on pracuje w Google przecież. Źle poszedłem. Siema Kozom Brachu. Po tygodniu by skończył grę? No ale, nie no, kurwa, bez skończenia gry. Rozumiesz. Zastanawiam się, co bym miał na tym świecie, jakbym dalej grał. No przeszedł smoka, ale to nie jest wszystko. Przecież smok to nie jest najtrudniejszy boss przede wszystkim. Można tam robić wszystko, co się da. Nie można wierzyć we wszystko, co się słyszy. Ja lubię budować w Minecrafcie najbardziej. Budowanie w Minecrafcie to moja ulubiona czynność. Winston.
Wszystko tylko pogłoski. Czemu Chillwagon się rozpadł? No jak to, no każdy jakby zajął się swoim życiem, no. Tak, wstaję tak codziennie rano, kolego. Lenard, jest! Ty kurwo! Hej, czym się tutaj zajmujesz? Jestem kwatermistrzem. To w tej grze tak jest DP i po prostu dbam o porządek. Muszę przyznać, że trochę laskocze mnie żołądź i czuję przyjemne mrowienie w hechę, kiedy patrzę na twoje zdjęcie, co bardzo rzadko mi się zdarza. Masz jakaś sugestie, co z tym zrobić? Jeśli to wszystko, chłopcze, to muszę wracać do pracy. Te dokumenty same się nie uporządkują. To jest tekst na podryw. Witaj, z tego, przychodzę w interesach. Ty? W interesach? A jaki ty możesz mieć do mnie interes? Działam w imieniu Tomasa, piwowara. Chciałby złożyć Straży Miejskiej korzystną propozycję. A jaki Straż Miejska może mieć interes z właścicielem browaru? Myślisz, że mamy tutaj samych ochlapusów? Chcielibyście oglądać Minecrafta Vanilla na Steamie, czy nie? Bo piwa Tomasa. Zagram. Sam opracował recepturę? Bez was. Proszę. No ty to byś chciał na pewno. Mocne. Cholera, dobre. No dobra, o jakich interesach mówiłeś? Może po GTA S Asa House modzie zagramy w Minecrafta Vanilla. RLCraft? Nie. Najpierw bym chciał przejść z zwykłego. Wiem, że strażnicy to też zwyczajni ludzie. Po pracy mają prawo wypić sobie przecież piwko. Tomas mówił mi, że bierzecie od niego kilka skrzynek wyspiarskiego. No, pikselowe, zajebiste było. Ale pić cały czas to samo? Nuda. Chyba wolisz, żeby twoi ludzie nie szwendali się po karczmach, tylko mogli spokojnie ugasić pragnienie gry w koszarach, osmoda, weź. Muszę przyznać ci rację. No dobra, będę brał na początek jedną skrzynkę tygodniowo. Ile? 100 sztuk złota za skrzynkę. Dobrze, możesz przekazać wszystko Tomasowi. Przekażę. Jedna skrzynka tygodniowo tylko, kurwa. Na tyle chłopa. No też mi się wydaje, że na streamka to... Jak ktoś napisał, że by oglądał Minecrafta, to i tak by oglądał streama, niezależnie od gierki po prostu. Jak masz skety z Lidla, to jest drip? No ja miałem kiedyś. I klapki. Ale opierdoliłem je na Vinted, bo i tak nikt nie chodziłem. Zależy, Sajduk. Jak mała dziurka, to nie bierz, ale jak z wierzchu, ale jak coś dalej, to bierz. Trudno mi w to uwierzyć. Bundle Tail? Idealny. Czekaj. Nie mogę zajmować się wszystkimi wszystkimi. Zatem jak na NFZ, to zawsze bierz. Bundle Tail. League of Legends Story, weź kurwa. Bo jest czarny, to będziesz... Wiecie? Ja mu to powiedziałem wtedy, Czy jest Maciek, przestań, kurwa. To było przecież jasne. Dobra, i teraz prosto do burdelu. Tam dwie ostatnie kurwinki. Nie zasłużył na coś takiego. Ja generalnie mam problem u dentysty z tym, żeby nie zamykać mordy. Muszę przełykać ślinę ciągle. A jak miałem, kurwa, leczenie kanałowe, czwórki, to ona tam takie druty jakby wsadza w te kanały, co nie? I one tak wystają, nie? Przejebane. Nie mogłem zamknąć mordy, bo raz zamknąłem, to mi się bardziej wbił ten drut w ten, w kanał.
Lipsztyk jak chuj. A byłem u dentysty, to mam do leczenia jeszcze z pięć zębów. Umiem przełykać z otwartym ryjem, ale mam... Nic się w tej sprawie nie zmieni. Ja mam takie coś, że... Mam taki katar z tyłu nosa jakby i on mi nie przeszkadza na co dzień, tylko... Jak właśnie jestem u dentysty, to najbardziej mi przeszkadza. Mnie i tak nikt nie... Jestem burdel? Czego tu szukasz? Odejdź! Do burdelu chciałem trafić. Wynocha. Nie ma odejdź, to nie spoko. Było takie trudne. Lepiej tego nie robić. Znieczulenie komputerowe? To cyberpunk? Trzeba było mnie spytać wcześniej. Amar stoi przed wejściem, ale po co mi Amar? Ja nie potrzebuję Amara, ja potrzebuję burdelu. To przecież nic nowego. Mój kolega ostatnio był u dentysty, najdroższego w Płocku i za naprawę dwóch zębów zapłacił 950 zł. Ja tam byłem na tym, na higienizacji. Doszło do mnie to i owo. Odkamienianiu i piaskowaniu i tak dalej. No nie, no właśnie to jest, po to powiedziałem, bo wiem, że w Krakowie to kurwa pewnie są normalne ceny. A to jest najlepszy, najbardziej profesjonalny gabinet w Płocku, nie? Jak to znosisz? Właśnie nie wiem, jak znoszę kurwa, o jest, Amir. Dawaj kurwa, kupuj wina. Cześć, możemy pogadać o interesach? Możemy. Z czym do mnie przychodzisz? No to ja za full Tomasz cleaning dam 400 na rynek nowe chyba. Piwo i chciałby zaoferować ci współpracę. 100 sztuk złota za skrzynkę. Do tego jeszcze takiego kupiłem sobie szczoteczkę jeszcze ultra. Na rynku nie było. Czy magnetyczną? Zostało uważane według autorskiej receptury Tomasa i wyróżnia... Na przecenie w tym gabinecie. Daj kosztuje mi 1000 zł, a tam kosztowała 700. To jakaś wersja kurwa pokazowa. Dla dentystów. Biorę dwie skrzynki, rozliczę się potem z Tomasem. Tak od razu? Dwie skrzynki tygodniowo? Tak. Masz do mnie jeszcze jakąś sprawę? Weź trzy! Nie mam, bo co to za burdel, w którym nie można dupcyć? Używana była? Nie, nowka sztuka. I śmigana, jeszcze do rzucia końcówki, pastę. Doral B. Ale to była wersja taka. Na pudełku było napisane. Wersja pokazowa, coś takiego. To przecież nic nowego. Możemy jedynie przeczekać. Pewnie oni po prostu mają tanie te szczoteczki, żeby pokazywać pacjentom. Oni je opierdalają. Nie do sprzedaży, no. Przychodzę z pewną ofertą. Z ofertą, powiadasz? Dawaj. Chętnie. No i to rozumiem. Może chciałabyś wzbogacić swoją ofertę? Tomas wprowadza na rynek nowe piwo. Ciemne, mocne. Nazywa się Mroczny Paladyn. Interesy z Tomasem zawsze szły dobrze. Tylko, że czasami jest tak, że to znieczulenie chuja ci daje tak naprawdę. 100 sztuk złota. Bez negocjacji. Proszę, spróbuj sama. Nieraz tak miałem, że znieczulili mi zęba. Wow, co to jest do cholery? No biorę na początek dwie skrzynki tygodniowo. Bardzo ciekawy produkt. Myślałem, że wkurwiła, że chujowe nie piwo. Nie piłam jeszcze nigdy czegoś podobnego. Ma moc. No takiego mam questa to mulec teraz. Resztę ustalę z Tomasem osobiście. Do zobaczenia. No ale powiem wam, że byłem raz u Ukrainki dentystki, raz u Ukraińca dentysty i oni jak mi napierdalają znieczulenie, to potem przez pół dnia nie czuję, kurwa, pół mordy. Vlada, Helga,
Leonard, Gerstand i Lorenzo. Lorenzo. A muszę... Helga, Gerstand, pięciu. Czas wracać do Tomasa. A gdzie ty był ten Tomas? O, to jest kurwa pytanie. Ty, gdzie on kurwa jest? A, przy targowisku. To przecież oczywiste. Żdemu jest ciężko, to nie jest żadne tłumaczenie. Możemy zaprowadzić tam. W sumie. Nie, to przewodnik musi. Nie są, tu przewodnik jest chyba. Dokąd ch- Last na plat. No co? Myślisz, że ja mam lepiej? Powiedziałem dokładnie. Moje zdanie już znasz. Ziga. Każdemu jest ciężko, to nie jest żadne tłumaczenie. Poranek, nowy tydzień, nowego bota. Dawid Pasieka nie zna z fizyki. Siema Giordano Bruno. Czy zechce mi pan podsz... A to jest ten przy tym, to mój koleżka. Może właśnie z tej gildii kupieckiej będą patrzyli na mnie inaczej, jak zobaczą, że wspomagam biednych. Byłem w niedzielę w, kościele dotarliśmy. Się wkurwiłem, wyszedłem. Polecam się na przyszłość. Ksiądz mnie wkurwił. Trzym się, wariacie. Siema, Max Deulaniec. Gdzie jest ten skurwysyn? Powiedział, że trzeba szanować wszystkich, nawet... Ksiądz powie, że nigdy by tak nie powiedział. Wróciłem. Zrobiłem, co mogłem. Przekazano mi już wiadomość. Podsumujmy. Przekonałeś Helgę. Podobno bardzo zasmakowało jej moje nowe piwo. Będzie nie, brała dwie skrzynki. Nieźle, młody człowieku. Gerstand będzie brał cztery skrzynki tygodniowo. Dostrzegł potencjał w Mrocznym Paladynie. Mówiłem, że strażnicy też potrzebują trochę dobrego piwa. Leonard będzie brał skrzynkę na tydzień. Słyszałem, że Vlada była wyjątkowo chętna do interesów. I nie musiałeś jej nawet przekonywać. Będzie brać dwie skrzynki. Świetnie poradziłeś sobie z gildią kupiecką. Byli najważniejsi na mojej liście. Mam teraz okazję wejść poważnie na rynek. Lorenzo bardzo zasmakowało moje nowe piwo. Będą brali 8 skrzynek tygodniowo, po dobrej cenie. O cholera, jak tego dokonałeś? Udało ci się namówić wszystkich. Nie liczyłem na to. Naprawdę. Mam nadzieję, że się wyrobisz z nami. Jajcony olszy. 17 skrzynek tygodniowo na początek. Adanosie, Krystka, no pomóż! Jestem ci dozgonnie wdzięczny! Mam nadzieję, że chociaż tak mogę ci to wynagrodzić. Dziękuję! Jajek Esports, no tak, ale to mogę wyjebać w każdej chwili. Cisnąłbym ci je do ręki, nawet gdybyś nie zapytał. Szkoda, że nie mam córki, bo chciałbym mieć tak utalentowanego zięcia. Proszę, młody człowieku, zasłużyłeś na to. Napisaliście... Zasłużyłeś, jak mało kto. Oda mi hajsik. 45 zł. I referencje. Jednocześnie ucząc się zawodu od najlepszych. Dwa razy napisaliście kręgle olszy. Nie każdy obrońca Myrtany musi nosić miecz. Kule. Pomóżcie obronę naszego. Paralitycy królestwa, też mi się podobało. Zaopatrując naszych chłopców w najlepszy sprzęt.
Słuchajcie, o, taki chleb jak ta miała. Tarkolos. Jak ta na kurwa cycata, co ten, co gniecie chleb na stole. Zgłasza się, co następuje. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na broń i pancerze dla armii królewskiej na wyspie Korinis otwierane są kolejne kopalnie. Najbardziej Krystki Krystka klan mi się podoba. Ale logo mogłoby nie przejść, bo już mam jedno w głowie. Słodycie bez cukru, jak ma... Ja właśnie impek staram się takie właśnie, ja w ogóle mało jem słodycie. Mam twojego Xenohunter Bakiego w sklepie, no ale niestety nie da się kupić chyba dla koleżki. Bo bym miał 40 kont i bym zakupował. Dodatkowo przypominamy, że wszyscy skazańcy z wyrokami dłuższymi niż 5 lat. Paralityzm mi się podoba, tylko że to nie pasuje tylko do mnie. Skrócenie wyroku i odbycie go pracując jako kopacz. Od tego mam. Ile potrzeba referencji? Od nich wszystkich? Bo ja chyba trzy osoby powinny mnie zreferencować, wszyscy, co? Którzy zboczyli ze ścieżki prawa, się nie dostaję na papierze. Do grona szanowanych obywateli, jednocześnie ucząc się zawodu od najlepszych. No to trzy. Nie każdy obrońca Myrtany musi nosić miecz. Wspomóżcie orzechy obronę naszego królestwa, zaopatrując naszych chłopców w najlepszy sprzęt. No tutaj był ten? Nie, krawiec. Gdzie jest ten Mateo? Na rozkaz wielmożnego gubernatora Morisa ogłasza się, co następuje. Zgodnie z nowymi rozporządzeniami królewskimi, każdy właściciel wszelakiej wielkości łodzi i okręgów. Gdzie ten skurwisyn Mateo? Chyba tutaj. Tak? Ta jest kolejka uchodźców. Każdemu jest ciężko, to nie jest żadne tłumaczenie. W jakim momencie jestem? W momencie przyznania mi praw miejskich. LSW5. To idź oglądaj Brusa w takim razie. O co ci chodzi? Jeśli chodzi o zebrane listy polecające, aparat, zobaczmy, co udało ci się zebrać. List polecający od Leona to bardzo szanowany obywatel. Moje gratulacje. Frida podobno szuka czeladnika. Widać, musiałeś jej zaimponować. Yeah. Oho, piwowar Tomas. Jego piwo to najlepszy trunek, jaki piłem od lat. Zdumiewające, że udało ci się uzyskać jego wstawiennictwo. Niemożliwe. Albin wypisał ci list polecający. Zdajesz sobie sprawę, że takiej sytuacji nie mieliśmy od lat? Loda? To surowy człowiek i ciężko by się przekonać. Czynisz postępy, ale... Prawo jest prawem. Wróć, gdy spełnisz wymogi formalne. Czy to znaczy, że jestem już obywatelem? Pozostała nam jeszcze kwestia opłat. 200 sztuk złota i mogę się brać za wypisywanie odpowiednich dokumentów. Dawaj, kurwa. Chcę dokonać opłaty za obywatelstwo. Znakomicie. Daj mi chwilę. Proszę. Oto dokument potwierdzający uzyskanie przez ciebie obywatelstwa miasta Archolos. Serdecznie gratuluję. Życzyłbym sobie, bym miał okazję poznać więcej takich przybyszy jak ty. Nim pójdziesz właśnie, świętować ten niewątpliwy sukces, Eldena? Jest parę rzeczy, o których muszę cię poinformować. Jak zapewne już wiesz, obywatelstwo miasta umożliwia ci wstąpienie do dwóch głównych organizacji w naszym mieście. Straży i gildii Araxo. Wiedz, że nie są to jedyne ścieżki kariery. Oto lista osób, które ostatnio zgłaszały zapotrzebowanie. A mogłeś do czeladnika i ten, i do Araxos? Co do... Tak? Wciąż nad tym... HP snu wytrzymał i poddał się na ostatnim bossie. Kurwa. Obywatel Marvin? A jak? Zgadza się. Dostałem wiadomość do dostarczenia w twoje ręce.
pierdolę to wszystko, coś. Nie mogę tego wyjebać. Dobra, idę do tego chuja. Nie idę po dług, idę pod dwurękę. Powinien być mądrzejszy. Są na to duże szanse. 7-11 luty, premier na Sunsetie. O! No to panowie. Pany kart, wziął 10 minut na streamie Ładina, pobujał się do 3 nut i poszedł. Klasyczny ćpunek. Jebany. Davis? Alfonso Davis? Fonzi? A, to nie tu. Leży skuty, choć nie fają na półpiętrze. Chciałbym dołączyć do gildii. To wiem. Powiedz mi lepiej, czy masz już dokument poświadczający twoje obywatelstwo? A ja, chłopaku? Oczywiście. Świetnie. Mogę zobaczyć dokument? Dobrze. Wszystko się zgadza. Teraz konkrety. Udowodnienie obywatelstwa nie oznacza od razu, że zostaniesz członkiem Araxos. Będąc prężnie rozwijającą się organizacją, naturalnym jest, że mamy wielu zewnętrznych wrogów. Z tego względu staramy się nie mieć ich w naszych szeregach. Słowem, musimy cię lepiej poznać, aby zadecydować, czy się nadasz. Powiedz tylko, co mam zrobić. Porozmawiaj z naszymi ludźmi, poznaj ich. A gdy będą czegoś potrzebować, pomóż im. Gdy uda ci się coś zdziałać, nie, no wróć to ja do mnie, G-Sports chyba a sprawdzimy, w takim razie, co o tobie mówią. SS, właśnie mam to odpalone w karcie, wiesz? Po streamie to obejrzę. Bardziej posłucham. Do kogo dokładnie powinienem się udać? Na placu targowym znajdziesz kupca Armara. Podobno ma dla gildii jakąś ofertę. Słyszałem, że niejaki Ernesto ma problemy z jakimś alchemikiem. Chciał skorzystać z pomocy gildii w tej sprawie. Możesz też wstąpić do Helgi, naszej zaprzyjaźnionej karczmarki. Może ona coś dla ciebie znajdzie. No i jest jeszcze Dima, nasza kobieta pracująca. Otwiera swój własny biznes i potrzebuje pomocy. Tutaj też trzech muszę przekonać. Gdzie znajdę Ernesto? Już jednego przekonałem. Obecnie przebywa na terenie naszego kantoru. Czeka, aż ktoś zajmie się jego sprawą. Dzięki. Co? Tak, wiem. I jak się... Armar przekazał mi, że dzięki dobrze wiedzieć, że oprócz ochrony naszych idzie ci całkiem nieś... Na pewno. Dobra. Odbanujcie pasiekę, bo on nie wiedział o limicie znaków. I napisał historię, kurwa, stomatologiczną. Nie do tej słuczki. Jedne refy mam zdobyte. Wszystko tylko plotki. Cześć, jak leci? Mam swoich stałych klientów, nie mogę narzekać. Czyli biznes się kręci. Żebyś wiedział. Chętnie. Czemu? O co chodzi? A, posłanie z Dimy. Ja już wziąłem od niej questa. A, muszę iść do tego Fiuta. Dobra. A Ernesto gdzie był? Co jest bliżej? Gdzie jest Ernesto? Gdzie Ernesto ma swoją karczmę? To jest ten na dole chyba, co? To jest ten na dole po prawo.
Wstać mi się chce. Idę po wodę. Jeszcze gorzej. Stoi przed gildią. Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. To przecież okropne. Kto to opowiada takie rzeczy? Są na to duże szanse. Minąłeś go, stoi przed gildią. Gildion stoi bezdomny, a nie Ernesto. Słyszałem od Lorenzo, że masz problem z pewnym alchemikiem. Nie powiem, długo kazał mi czekać. Tak długo, że w końcu sam musiałem ruszyć cztery litery sprzed ciepłego kominka i zadbać o swoje interesy. Mam nadzieję, że jesteś odpowiednim człowiekiem. Odważne słowa jak na takiego młodzika. Masz. Napij się. Sprawa. Widzisz, gusta mieszkańców tego miasta to zaiste ciekawa rzecz. Wbrew panującym problemom gospodarczym, ludzie coraz częściej sięgają po trunki z górnej półki. Musiałem więc zainwestować w zioła i przyprawy do kuchni, o które dzisiaj coraz trudniej. Sam jednak o zielarstwie nie mam pojęcia, więc zazwyczaj zlecam zbieranie ziół podwykonawcom. Parę dni temu wynająłem do roboty pewnego chłopaka. Wiecie, że tą monetę znalazłem na Allegro za 400 zł? Który twierdził, że zna się na ziołach jak mało kto. W międzyczasie pewien podmiejski alchemik o imieniu Bodowin zamówił ode mnie 3 paczki ziół leczniczych. Zleciłem chłopakowi zerwanie ziół i zaniesienie ich alchemikowi. Na AliExpress. Następnego ranka usłyszałem łomotanie do drzwi mojego lokalu. Wstaję, patrzę, a na ganku stoi sam Bodowin. I wymachuje paroma roślinami, mówiąc, że mój człowiek przyniósł mu jakieś chwasty. Mam teraz problem, bo ten cholerny gówniarz gdzieś czmychnął. Jeszcze wydałem na niego pieniądze. A reputacja? Lada dzień poleci mi na łeb, na szyję. Dlaczego tak przejmujesz się zdaniem Bodowina? Tak się składa, że wchodząc na nowy rynek muszę dbać o opinię u klientów. Liczyłem, że Bodowin poleci mnie innym. Po tej sprawie na pewno nie zostawi na mnie suchej nitki, a wtedy ludzie przestaną mnie postrzegać jako zaufanego kontrahenta. Jak mogę ci pomóc? Najlepiej by było, gdyby Bodowin zapomniał o całej sprawie. Aha. Swoją drogą, gdyby jakimś cudem udało ci się odnaleźć tego gówniarza i przyprowadzić do mnie, a widzisz, dostałbyś parę monet więcej. Trzeba znaleźć tego bandytę. Kim był ten znawca ziół? Znawca ziół od 7 boleści. To na pewno. Nosił włosy spięte w kuc. Pamiętam, że nazywał się Kaw. Swoją drogą, cholernie głupie imię, nie? Skąd znasz tego człowieka? Podesłała mi go Sigrid, stara znajoma. A ja skorzystałem z propozycji, no bo czemu nie? Wtedy jeszcze miałem do niej zaufanie. Opiekuje się owcami w dzielnicy rzemieślników, w pobliżu wschodniej bramy Koszar. Jeśli się zgubisz, zapytaj o drogę któregoś z gońców. Postaram się szybko załatwić tę sprawę. Jeśli zawiedziesz, Lorenzo się o tym dowie i będziesz mógł pomarzyć o dostaniu się do Araxos. Pamiętaj, mój głos ma dla niego spore znaczenie. Dzień dobry, Tenki. Wyrywać chwasta. Dzielnica rzemieślnicza. Która to jest? Pewnie tam, gdzie jest Kowal itp., tak? Są tutaj.
Krzysiek, coś chciał od ciebie Hajduk chyba. Luki przestał tu przychodzić od zrańca, od kiedy zaproponowałeś mu Enshrouded. Nie, się grał z nami jeszcze w Valoranta potem. Nic się nie zmieni. O kurwa, prawdziwy Mike Tyson na czacie. Hey man. To nie wygląda jak dzielnica rzemieślnicza. Co to za puchary jakieś? Łowca nagród. Hej ty! Co to za miejsce? Patrzysz na moją wspaniałą kolekcję przedmiotów wszelakich. Wszystko to, co widzisz, to zastaw pod zaciągnięte długi. Lombard! Zajmujesz się lichwą? Dlaczego od razu używasz tak brzydkich słów? Pomagam ludziom. Pożyczam im pieniądze, a oni robią z nimi to, co im się podoba. To działa w prosty sposób. Ja pożyczam pieniądze, a ty dajesz mi jakiś przedmiot na wypadek twojej niewypłacalności. Tuli, jeśli oddasz robię złoto podkupców wraz z odsetkami, to ja zawracam ci. Ale ten ma mordę. Przedmiot, chyba że przekroczysz termin zwrotu. Czy to znaczy, że mogę pożyczyć od ciebie każdą kwotę? W swoim biznesie mam tylko dwie zasady. Po pierwsze, nie pożyczam pieniędzy ludziom, o których nic nie wiem, wliczając w to ciebie. Nigdy. A ta druga. Nie pożyczam sum większych niż 500 sztuk złota. Tym. Wysyłasz ich do swojego konkurenta? Konkurenta? Otworzyłam ten interes tylko dzięki jego tylko dzięki jego pomocy. Dobra, to się pierdol. Dobra, to jest dzielnica rzemieślnicza? Kurwa. Dzielnica rzemieślnicza? Pamięta pasieka, dismiss zdjął ten sklep. Jest szmatka. Hej! Przykro mi, ale nie przyjmuję nowych zamówień na owcze skóry. Przychodzę w innej sprawie. Skoro nie chcesz nic ode mnie i moich owiec, to daj mi spokój. Przysyła mnie Ernesto. Ha, Ernesto, powiadasz? A czego on może ode mnie chcieć? Powiedział, że nie masz co liczyć na upust w jego lokalu. A co ja mu zrobiłam? Nie jest zadowolony z twojego człowieka. Człowieka? Jakiego mojego człowieka? Nie udawaj, że nie wiesz, o co chodzi. Człowieka od ziół, którego mu podesłała. Faktycznie. Teraz sobie przypominam. Dla twojej wiadomości, to nie był mój człowiek. Coś z nim nie tak? Tagor, hamuj się trochę, kurwa. Okazał się partaczem, a teraz gdzieś zniknął. To ci dopiero. To wszystko, co masz do powiedzenia? Przez ciebie Ernesto ma teraz spore problemy. Przeze mnie? Tak to już jest. Jak zlecasz komuś robotę, a nie wykonujesz jej samemu, raz trafisz na bystrzaka, raz na cwaniaka. To ryzyko, z którym musimy się liczyć. Prawda. A co do Ernesto, to przeproszę go za tę sytuację. Osobiście. Gdzie wynajęłaś tego chłopaka? Pamiętam, że tamtego dnia byłam w porcie i na moje nieszczęście przechodziłam w pobliżu tych okropnych, mrocznych tajemnic. Właśnie tamten gnojek mnie zaczepił. Jeśli to już wszystko, C-sharp i C++ to to samo. Ale muszę wracać do pracy. Kilka. Wiesz, gdzie może się teraz znajdować? A co ja jestem? Jego niańką? Pewnie gdzieś, gdzie chodzą takie przybłędy jak on i wydają pieniądze na gorzałe. Nie trudno o takie miejsca w... Pamiętasz, jak wyglądał? Miał włosy spięte w kucyk. Kocham, jak oni strają na mroczne tańce w tym modzie. Może powiesz mi jakieś konkrety. No kurwa, jak to burdel, w którym nie można ruchać, to się nie dziwię. Więcej się ode mnie nie dowiesz, bo muszę zająć się moimi owcami. Miłego dnia. Ale dlaczego oni, kurwa... Dlaczego oni w tym modzie nie ten? Nie dodali ruchania. To mnie zastanawia najbardziej.
Tulitulinom. W sensie kiedyś tam miałem podejście, ale nie przeszedłem tego nigdy. Cinematic by musieli robić. No a co to za problem, wygenerować scenkę. A najlepiej kilka różnych wariantów. A najlepiej kilkanaście i kilkanaście różnych kurew. To było przecież jasne. No świetna jest ta gierka, bardzo mi się podoba ta gra. Bardzo, bardzo mi się podoba ta gra. Tam sobie wygeneruj, skoro to nie problem. Człowieku, ja jestem zwykłym zjadaczem chleba. Wiek odbiorców by się podniósł, no ale w Gothicu zwykłym, kurwa, normalnie jest dymanie. W Gothicu dwójce w sensie. Bez oporów. I piękna muzyka tam jest. To przecież oczywiste. Szkoda, że Arek się najebał w weekend i ma moralniaka do tej pory, bo by teraz wszedł i puścił właśnie ten muzyczkę. Muzykę. Nie jest burdel, co nie? Gdzie jest ten burdel? On się zawsze gubię. Ochroniarz powinien stać przed nim. Może nie mieć internetu? O kurwa, ty zapomniałeś, że za internet trzeba płacić. Ale chyba mam zapłacone, bo sprawdzam SMS-y co kilka dni, czy coś przyszło. To jest S-word? Chyba krewetka. Katia. Pieter. Zapytam się jej może. Widziałaś tu może ostatnio faceta z włosami spiętymi w kucyk? Wielu odwiedza mój lokal, zarówno mieszkańców, jak i przyjezdnych. Myślisz, S-word, że pamiętam te wszystkie kaprawe gęby? Może jest coś, co mógłbym zrobić, żebyś sobie przypomniała. Wątpię, ale możesz popytać kurtyzan z mojego lokalu. O nie! Tylko pamiętaj. Dobra, teraz mi zdradźcie, do której kurwy muszę zagadać, bez. Katia, Racheja. Obywatel. Hej, ty. Szukam faceta noszącego kucyk. Może spotkałaś go tutaj? Odkąd tu pracuję, widziałam wielu mężczyzn. Nie przypominam sobie jednak, by ktoś z taką fryzurą pojawił się tu w tym tygodniu. Okej. Chyba ostatnia kurwa, co nie? Hej! Był tu ostatnio pewien chłopak z włosami spiętymi w kucyk? Dużo klientów nosi taką fryzurę. Zastanów się, czy ktokolwiek odpowiadający temu opisowi zachowywał się podejrzanie w waszym lokalu. W sumie był taki jeden. Parę dni temu facet chwalił się o jakimś przekręcie. Ale to nie ja spędzałam z nim pierdolę. Czas. Porozmawiaj z jedną z moich przyjaciół. Tak, kurwa. Hej. Katia, pierwsza z brzegu. Hej, chciałbym... Nieczynne. Przyjdź później. Coś się stało? Owszem, i to dużo. Ten Pieter doprowadza mnie do szału. Jeśli powiesz temu obleśnemu facetowi w kącie, żeby przestał łypać... Dlaczego ochroniarz nie może się nim zająć? Mówisz o Amirze? To tchórz i obibok. Przyłazi tu głównie popatrzeć na spódniczki. Zaraz zrobię z nim porządek. Chcę to... No i kurwa nice. Rusz się, smarkaczu!
Nie wiedziałem, że do lokalu wpuszczają takich żałosnych gburów jak ty. Cożeś tam bąknął? To, co słyszałeś. Masz przestać nękać Katię albo osobiście nauczyć je szacunku do kobiet. Będę robił to, na co mam ochotę, a ty prosisz się o solidne lanie. Sam się o to prosiłeś. Kurwa, dziwka we mnie wjechała z karata. Za wcześnie wyciągnąłem broń. Ale się wyjebała. Dodaj wyjebkę z init. Nie chciałem marnować czasu. Rusz. Nie wiem. Bla bla bla. Odbierz broń. Pogoń! Kurwa. To było dobre! Odłóż broń! Nie jesteś to wcale było tak... dobre. Wstawaj. 108 wyjebek na Gothic to trudna gra. Wstanie czy nie? Wstaje chłopek. O, moja głowa. Teraz grzecznie pójdziesz i przeprosisz tę panią za swoje świńskie zachowanie. Ty suki! Słucha. Nie, to znaczy tak, dobrze, przeproszę. No. Pieter to nie będzie, będzie już ci sprawiał problemu. Jutro do tego burdelu przyjdę z kwiatami. Och, nie wiem jak mam ci dziękować. Jeszcze trochę, a rozbiłabym butelkę na jego prymitywnym łbie. Jednak ludzie jeszcze nie zeszli na psy. Potrzebuję informacji o pewnym człowieku. Kogo takiego szukasz? Twoja koleżanka Rachela twierdziła, że odwiedził cię podejrzany mężczyzna. Mówisz o Kafie? Tak, tak. To prawda. Był tu ostatnio ktoś taki. Nie wyglądał mi na bogacza, ale ciągle się... Mówił też, że ma za... Jak da? Kilka dni temu, więc nie wiem, czy jeszcze... Do łaźni, ta? Grecka łaźnia. Ty, a jest w tym burdelu łóżko, żebym mógł się kimnąć do rańca? Bo ciemno jest. Kto to opowiada takie rzeczy? Co jak ty to nosisz, kurwa, tą tackę? Ej. Ja wczytałem? Wydaje mi się, że zapisywałem. No i nice, Krzysztof. Kurwa. Wiedziałem, Zachi. Siema jest Sowicz, brachu. Gdzie są łaźnie? Greckie łaźnie, oj. Gdzie jest grecka łaźnia? Widzę już na samym dole mapy. Do cholery jasnej. Jak ci w to uwierzyć? Jak to znosisz? Wychodzę spać? No, poszedłem spać wczoraj jakoś o 23. Dlaczego? Tam o 6.20 i jedziemy w Iśtawio. No tak, ja nie rozumiem. Rozkminiałem to z Igorem ostatnio, że teraz te dzieci to one kurwa żyją nocą i
Na przykład ja bym nie mógł żyć w nocy. Dla mnie to jest przejebane ostro, żyć nocą. Czy to można w chuj depresji dostać? Ciągle ciemno. Tak dla mnie to jest najlepsza część dnia, jak słońce wstaje. To bardzo prawdopodobne. Na pewno sobie poradzisz. Moja reakcja była taka sama. Pierdolę. Niektóre problemy same się rozwiązują. Nic mi już nie dziwi. Bo są ludzie, którzy wolą noc. Ja lubię noc na przykład latem, no to wiadomka, to fajnie sobie iść na przykład na spacer nocą w lato. To jest ekstra klasa, jakby mój dziadek to powiedział. Ale tak żyć, że kurwa wstajesz, jest ciemno, idziesz spać, jak się robi jasno, no, albo nawet nie, albo jak dalej jest ciemno. Moje zdanie już znasz. No, ale jak mają szkołę, to nocą, no jak mogą żyć, nie kminie. Ale nie mówię o dzieciach, kurwa. Takich dzieciach, mówię o dzieciach, że takich rocznikach młodszych ode mnie. O wiele. Typu 18-latki jakieś, wiesz o co chodzi. Że chodzą spać o tej 3, 4, 5. Siema Arek, szczęście ostro napierdoliłeś w weekend. Młodzież tak zwana. Nie potrafi niczego zatrzymać. A jest dobranocka w ogóle jeszcze? Chciałem, że staszasz się podobno na samo dno, tak pisali chłopaki z rana. Weź się opanuj, człowieku, przestań pić ten alkohol na każdym streamie. Zawsze to powtarzałam. Nie zdziwiło by mnie to. Stacza się jak chuj. 2 piwka? No nie wiem, no pisali, że się napierdolił jak świnia. Jakby było mało problemu. Że tak się najebo, że nawet streama przeprosinowego nie odpalił. Słyszę o tym po raz pierwszy. Przynajmniej jest spoko. Naprawdę sądzisz? Niektóre problemy same się rozwiązują. Ktoś musi pracować. To przecież nic nowego. Wszystko jest możliwe. On próbuje być jak Ginny z Bungie Boxer Stopper i dolewa wody do piwa. Możemy jedynie przeczekać. O, jest. Mnie nie musisz o to pytać. Witaj, proszę, zrzuć te brudne. Już tu byłem. Ty, to jest ten chuj. Opa, ty to rzeczywiście odnawia. HP. Obywatel. Moja reakcja była taka sama. Jest! Kurwy syn. Ślepy czy co? Jeszcze rudy jebany. Kaw, jak sądzę. Może i kaw. Czego chcesz? Przysyła mnie Ernesto. Przez ciebie kupiec wpadł teraz w nie lada kłopoty i chętnie utnie z tobą na ten temat pogawędkę. Jaki znowu Ernesto? Nie znam żadnego Ernesto. Nie cwaniakuj, tylko gadaj prawdę. Podobno przechwalałeś się w burdelu na lewo i prawo swoim małym przekrętem. Wiesz co? Z tobą to chyba trzeba porozmawiać w inny sposób. Ty chuju rudy. Ale dojazd. Tak dalej być nie może. Ruda mało pojebana. Mnie i tak nikt nie pyta. Ostra jazda z rudym w łaźni. Głowa. Ty gadasz. Jak? Wróciła ci pamięć? No, nie musiałeś być tak brutalny. Słuchaj, to był taki mały przekręt. Dzięki niemu miałem zaoszczędzić trochę monet. Wątpię, żebyś z tego małego przekrętu zdobył tyle pieniędzy. Gadaj, kto ci opłacił. To niemożliwe. Patrz mi na usta. Zaprowadzisz mnie do swojego pracodawcy. Albo będą cię zbierać z bruku, kawałek po kawałku.
Chłop dobra, z patykiem dobra. Grozi. Wygrałeś. Schowaj już tę broń. Chodź za mną. Tylko daj mi się ubrać do cholery. Czemu nikt mnie nie słucha? To wszystko tylko pilota. Są na to duże szanse. Teraz każdy już o tym wie. Na pewno znowu w chuja nie poleci, co ty kalasz, że będzie próbował jeszcze jakichś numerów. Czemu ma full HP? Albo byliśmy w łaźni, ona odnawia HP, no ta. Ktoś musi pracować. Jak się nazywa tajemnica, o której każdy wie? Polisz Nela. Chciałbym. Pierdolę. A więc jesteśmy na miejscu. Ty kurwo. Przecież to ślepa uliczka. Bystry jesteś. Dość tej błazenady. Idziesz ze mną po dobroci, czy mam cię zaciągnąć do Ernesto siłą? Co cię tak śmieszy? Ty i twoja mina. Już za chwilę. Pozwól, że kogoś ci przedstawię. Rolf i Jeff. Moi bracia. Bez nich plan zupełnie by nie wypalił. O, kurwa. Nie było jednego zbieracza. Tylko trzech. Podobni, nie? Trzy rude kurwy. Nie ma to jak dobrze namieszać ludziom w głowach. Żałuję tylko, że nie widziałem miny Ernesto, gdy ten musiał płaszczyć się przed wściekłym alchemikiem. Z drugiej strony, twoja zupełnie mi wystarczy. Dlaczego Ernesto jest dla was taki ważny? A kto powiedział, że chodzi o jakiegoś sprzedawcę nalewek? Zresztą, to już bez znaczenia. Nasz pracodawca wkrótce znowu obsypie nas złotem i tylko to się liczy. Kim jest wasz szef? Kimś, kto przewróci tę waszą gildię do góry nogami. Tak się składa, że planował tę akcję od dawna. A my po prostu byliśmy idealnymi kandydatami do tego zadania. Trzej bracia. Nikt nas tu nie zna, więc nikt nas nie szukał. No, prawie nikt. Dlaczego mi to wszystko mówisz? Bo zaraz zginiesz. Zgaduję, że jestem ci to winien w ramach nagrody za twoją spostrzegawczość. Poza tym... Szefem jest Sardas? Nie wyjdziesz stąd żywy! Kurwo, jebana. Czekaj, kiedy zapisałem, nie? Ja chyba z nimi coś nie ma co bić, co? Chyba nie ma co się bić z nimi, kurwa. Jebka plus. Trzeba rozkminić to jakoś. O ja pierdolę, gdzie ja zapisałem? Nie od rudego, tylko trzech na jednego to panda rudego. Idę się wyssać. Wróciła ci pamięć? No, nie musiałeś być tak brutalny. Słuchaj, to był taki mały przekręt. Dzięki niemu miałem zaoszczędzić trochę monet. Wątpię, żebyś z tego małego przekrętu zdobył tyle pieniędzy. Gadaj, kto ci opłacił. To niemożliwe. Patrz mi na usta. Zaprowadzisz mnie do swojego Wolno biją. Najebie ich, ale... Ale wiesz jak jest. Czemu dowiaduje się o tym dopiero teraz? Kurwa, zmylił mnie. Nie wierzę w to. Ty się gadałeś wcześniej.
Wszystko jest możliwe. Już tutaj zapiszę, bo nie pamiętam, gdzie to było. A nie, jeszcze mnie zaczepi przez ten chłop. Nie można wierzyć we wszystko, co się słyszy. Jak to nie? Przecież okropne. Ty, nie zaczepił mnie teraz ten chłop, czemu? Ała, ała, jak pieprze! Ała, ała, jak pieprze! Row i pod... Jestem sobie ruda, kurwa, na 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 na. Oni od pleców biją, to też jest frajerskie zachowanie. Ze sprzętem tak o. Ej, a jak się chce pięścią zrobić gotika, to się idzie pod siłę? No muszę tak stanąć w kącie. Ale jakaś broń jednoręczna coś daje, czy nie? Czy wszystko full siłę się ładuje? Dlaczego Matsu? Kurwy syny. Kurwo! Nie wierzę! Psi syn jebany. Tak, Zachi. Dzięki Bobie 637. A, czekaj, muszę podziękować za suby. Dzięki Cappuccino za drugi miesiąc, za high-tech. Dzięki Aki za 27 miesięcy. I dzięki Bombias za 4 miesiące. Cappuccino 3H temu suba dał. No to. Ale nie dostał busiaka. Bla 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 bla. Co? Pod... Nie. Witam Filip. No, dlaczego? Nie. To kaw bije coś, kurwa. Raw czy kaw? Nie wiem, który to który już. Kurwy synu! Jebana szmato! Najgorszy, kurwa, zwierzaki. On tak jest nieprosto. To jest najłatwiejszy 1v3 w grze? Ja jest najłatwiejszy 1v3 w grze, już przeszedłem to 40 razy tą grę. Pod...
Kurwa, jak on mocno bije, skurwysyn. Myślałem, że to już wyjebka. Nic tu nie ma. Niczego nic tu nie ma. Ja już ukradłem tego paniaczka. Pierdolnie się wy... Filip. Filip. Filip, a twój dziadek mówi do ciebie Filip, na przykład? Pierdolę teraz do tej gildii. Siema Dawson. Nie miałeś za dużo kontaktu z dziadziem. Śmieć panie nad jego duszą w takim razie. Na mury dla widza w jednym miejscu. Czego? Nie. Chyba, że będzie po drodze. Hej! Czego tam szukałeś? Spałem se. Widzisz? Hej, to czego nie tam szukałeś? Spałem sobie. Free XP za darmo, a jak inny może być free XP za pieniądze? Jeszcze do tego miałem iść, alchemika. Jest ten śmieć. Bodwin. Gdzie jest Bodwin alchemik? A, on jest tam, o kurwa. Dobra, to czeka, to, dobra, to i tak muszę jechać do Silbach, po tego gońca. Muszę znaleźć ten. Jak to znosisz? Muszę znaleźć tego wózkarza, tego co wozi, co na wozie wiezie. Albo magiczny teleport. Potrzebuję kogoś, kto przypilnuje. Ja. Ale to... Dawaj. Oś tam kurwa, pierdoli. Zawsze to powtarzałam. Dzięki Lala, nawzajem brachu. Daj shoutout dla Lali znowu. FOG. Kolej z goców. Nie są goc, tylko kozy. Gdzie jest ten wózkowy? Hola, ach, to nie może. Dlaczego? Jestem przecież o... A masz przy... O jaki? O Glade. Nie wiedz... Myślisz, że prze... Skąd? Nie, gdzieś po drodze będzie, bo to oni są... Na każdym kroku. I co, Aruś, bo w końcu nie widziałem. Tłumaczyłeś się, że się najebałeś jak szmata? Nie? Ale czemu oni tak piszą, że się najebałeś jakiś... Że się upodliłeś? Co, że się odjebał? Czy tak po prostu trolują mnie? Oni mówili, co ty za rzeczy gadałeś? Oni tak pisali, co on za rzeczy gadał na tym streamie? O, jest, goniec.
Czy zechce mi podtrzymać? Dawaj, brachu. Trzymaj, bo tutaj patrzą chłopaki z gildii. Człowieku, zażygałem barmankę. Ta na pewno. Hej. Ale rzeczywiście. Jak się nazywał ten sukin syn? Sander. On tu siedzi gdzieś w środku chyba. Tu jest. Ty jesteś Sander? Oto Arek, przed wczoraj. Piwo! Piwo! Oddam królestwo i koronę za piwo! Masz dla mnie piwo? Wciąż na... To ruchy! Pi... Ma... Jakie piwo mam dla niego? Potrzebuję czegoś, co ocuci Sandera. Jakieś pomysły? Już dawno nie widziałem, żeby ktoś miał kaca tyle dni z rzędu. Już od dłuższego czasu proponuję mu przerwę od alkoholu i nawet jakąś darmową porcję gulaszu do przegryzienia, ale nic z tego. Facet wlewa w siebie piwo za piwem, a rano powtarza tylko, że będzie się leczył tym, czym się strół. Jeśli tak dalej pójdzie, to padnie trupem. Tak powinno nic być. Nic by mi do tego, gdyby nie to, że jest z gildii. Kto wie, jak zareaguje Lorenzo, gdy dowie się, że jeden z jego ludzi pożegnał się z naszym światem właśnie w mojej karczmie. To jak będzie? Jeden z generalnych przy kaca? Daj mu ten chyba kufel i powiedz, że to jasne węgarskie. Takiego przecież fizycznego. To zwykłe pomyje. No właśnie. Pierwszy dzień najgorszy, może drugi dzień wstałem, dalej chujowo się czułem i trzeciego dnia już tak... Poza tym, co innego mogą mieć na kontynencie? Pół. Ani winogron, ani śmiechuk. To piją te swoje pomyje. Trzymaj. Tylko pamiętaj, gdyby się pytał, skąd je masz, to powiedz, że... Zresztą, wymyślisz coś. Bylebyś nie mówił, że to ja ci... Mam... Proszę. Ej! Czemu kupiłem? Ach, chuj w dupę. Hej! Piwo! Masz dla mnie piwo? To powinno cię postawić na nogi. Zrzyga się, jak to wypiję. Dobra! Dawaj! A co to niby jest? Pieni się bardziej niż wściekłe kretoszczury! Jasne węgarskie. Węgarskie co? Jasne węgarskie. Udało mi się zdobyć butelkę na mieście. Podobno jest dobre na kaca dzięki niewielkiej ilości alkoholu. Skoro węgarskie, to pewnie i sam król je sobie popija. Umyję w ryję. Co tam? Nie będę gorszy. Spaczłowa by obejrzał człowiek z lańca. Dlaczego wczoraj się tak schlałeś? A co? Porządnemu najemnikowi nie wolno się już czasami porządnie urżnąć? Siedzę w tej karczmie już kilka dni. A że miałem dość rozmów z wieśniakami, to postanowiłem się trochę rozerwać. No, piwo, jakie serwuje ta speluna, smakuje jak orkowe szczyny. Ale piątek nie lepsze wiem to niż nic. W każdym razie, póki co mam się stąd nie ruszać. I dopóki mi za to płacą, nie będę narzekał. Płacą ci za siedzenie w gospodzie i picie taniego piwa? Widzisz, chłopie? Trzeba umieć się dobrze ustawić. Praca dla gildii kupieckiej nie jest taka zła. Zauważyłem. Czym się zajmujesz? Jako najemnik gildii kupieckiej wykonuję różne zlecenia. Przeważnie naszym zadaniem jest pilnowanie porządku, ochrona kupców i ich interesów. Czasami zdarzy się, że robimy za pośredników i dobijamy targów, tak jak ja teraz. Ale człowiek, z którym zostałem umówiony, nie zjawił się.
Dima czeka na wieści od ciebie. Cała ona. Niecierpliwa jak zawsze. Dla twojej wiadomości, miałem się tutaj spotkać z pewnym rzemieślnikiem i dobić z nim targu. Jego towary pomogłyby Dimie w rozpoczęciu dochodowego interesu. Problem polega na tym, że czekam na niego od kilku dni i nadal się nie zjawił. Nie wiem, czy się rozmyślił, upakami? Pożarty przez kretoszczury, czy napadnięty przez bandytów. I szczerze mówiąc, a ja już tam byłem chyba. Mnie to obchodzi. Na tych dwóch bandytów, kurwa. Mam czekać, więc czekam. Na takim moście było. Dima zaoferowała mi dużo złota za to zlecenie. I przekaż jej wszystko, co powiedziałem. Ale... Wiesz może jak wy... Z tego, co mówiła Dima, to jakiś... To wszystko, co o nim wiem. Jeśli uda nam się go znaleźć... Czy ja wiem? Ruszyłbyś się w końcu, odkąd przybyłem do tej wioski, siedzisz tylko i zapijasz się piwem. Dobrze, tylko już tak nie krzycz. Zaprowadzę cię tam... Nie przyniosę... Gdy będziesz już rozmawiał z Dimą... A... Przecież powiedziałem ci jak... Niech ci będzie... Ja będę się rozpierdalał na piwosza. Ja się o to kolanka boli, to nad kolanem mnie boli, tak udo nad kolanem. Udo nad kolanie. Ten kurwa najebł, co będzie godzinę tam szedł. Sianunzi. Ale bełta zajebał, kurwa. Jakby ktoś sikał do kibla. Zapalny. Właśnie teraz mnie zaczęła boleć, ale już przestało. Jak uderzyłem. Ja nie, właśnie nie mam ani gluten pewnie jem, bo... Nie zostawiłem glutenu, ale cukru raczej nie korzystam. O ty kurwa. Uwaga, niebezpieczeństwo. Mocne są te kurwy syny, leczne sierwojady. O kurwa. No już teraz normalnie biegnie, bez dźgania. A i tak Twixa zajebał. Fajny klimacik tu jest. Goticzku. Każdemu jest ciężko, to nie jest żadne tłumaczenie. Ale chudy już dla mnie gotuje GTA San Andreas Chaos Mod. Tak powiedział. Krokus, a chcesz opuścić ten czat? Szkuna. Dobra, niech on nie zabija. To ja się tam będę mieszał w to. Spoko, Krokus.
Ej, a wypadanie jajec ze ścierwojadów to chyba nie jest RNG, nie? Wcześniej mi tak samo wypadło. Nic tu nie ma, tu nie znajdę. Ja się nauczyłem w końcu tych pazury i kły, co nie? Wydobywać. Nic tu nie ma. Chyba tak. Anders od kitkę dostaje tu. Zajebią go czy nie? Kurwa, ja go zajebał. Przypadek. On nie ma instynktu samozachowawczego i pewnie nie wypije potki. Nie ma czego plądrać. Jest na kasy i ma wyjebane. Kupię chudy sosa. Ale jak odpali, co nie? Młody czarny ściur jebany. On jest mocny. Zaraz ja go stankuję. Pewnie kejem jest jeszcze. Jesteśmy na miejscu. Nie wiem, czy jest. Nie widzę tu nikogo. Ani żadnych śladów. Oczekiwałeś, że będzie tu stał wielki drogowskaz z napisem tędy do zaginionego człowieka Dimy? Rusz się trochę. Nie za to płaci ci Dima, żebyś się teraz obijał. Rozejrzysz się po okolicy, to z pewnością coś znajdziesz. A ty? Stanę na czatach, żeby... Dzięki. Takiego... O kurwa. Ale jestem zmęczona. Kurwa, jaki wielki jebany. Czarny ściur. Ty, a jestem z nim w party jeszcze czy nie? Bo jak mi podjedzie expa. Dobra. Skóra czarnego ściura. Kiedy wyjebieś do kija? A przecież... Mam... Lepszy już. To jest dzik chyba, co? Kurwa, ile tych skurwysynów jest. Chodź, pomóż mi. Jeszcze tego lejemy. On swojego koleżkę wpierdala. Zbugował się, potem się go już zabili dawno temu. Ale wielkie te kurwa czarne szczury. Większe niż zwykłe. To nie jest ten kij z początku, to jest inny już. To jest pałka wartownika. Wrażenia żadnego śpiworu. Każdemu jest ciężko, to nie jest żadne tłumaczenie. Łuku nie mam lepszego. Przecież jak jakaś typiara na Tinderze od buta proponuje jakiś wyjazd na domek weekendowy, to chce mnie zabić, dobrze rozumuję? Nie. Znaczy chce się ostro pierdolić przez te dwa dni. Albo szuka frajera i ty płacisz, dokładnie. Ale i tak ostro pierdolić dwa dni. Festiwal dziwnych pozycji. Nauczonych na Pornhubie.
Ja też chuj wie, skąd ty się znasz, ale brak mi może palenia, trochę by mi się przydało, co by się zjarało. Co to kurwa znaczy? Jakiś starych mówi, że płaci za media i nie dość, że pierdolenie dwa dni, to jeszcze 1200 do przodu. Ja pierdolę, jakbyś zabrał Tinderówę na ten, na działkę starych, jeszcze kazał jej płacić kurwa za wodę 20 zł, to ja pierdolę. Ale mnie dość zają te kurwy dzikie. Pomocy, 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 pomocy. Pomocy, 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 pomocy. Dawaj to czarnego ściura. O. Ja pierdolę. Ale jazda. Patryk BND. Niczego tu nie znajdę. Nie wiem, stary. Szczerze. Kotwicz kiedyś grał stopami, ale nie wiem, czy on ten dalej streamuje, co się z nim stało. To nie jest fart, to rozkwinka. Kurwa, czy miał. No, no tak, ale wziąłem się za to, czy to ciekawe. No to, to było dla ludzi ciekawe, chyba. Zachi, nigdy by się to nie wydarzyło. Otwórzmy mam. Ja pierdolę. Mamon ma nogi przecież normalnie. Nic tu nie ma. Niczego tu nie znajdę. Nic tu nie ma. O! O! Tam warg chyba jest, co? To jest lepsza zbrojka od tej, co mam, czy gorsza? Ja chyba to jest ta, co mam z początku. 5-5, o. No i teraz to ta. Ale i tak zaraz dostanę od gildii kupieckiej zbrojkę chyba. Tam widzę zwłoki już. Skurwisyny. Niczego tu nie znajdę. Niczego tu nie znajdę. Teraz po streamie. Ja ze sklepu na pewno. O kurwa. Majonez się skończył. Co wy macie z tym majonezem w ogóle? Zara do Weta, Karola do szkoły. Ja muszę też tu boksy spakować w końcu. Sander już najebany. Szumowina, oczywiście, że tak.
mnie i tak nikt nie pyta. Co ty tu robisz? Czemu uciekłeś z lasu? Uciekłem? Musiałem zalać czymś te myrtańskie pomyje, którymi mnie poczęstowałeś. Z początku smakowała mi ta piana, ale po kilku godzinach dalej nie mogłem się jej pozbyć z ust. Jeszcze by mnie któryś z tych wystraszonych wieśniaków wziął za tę ich całą bestię. Czekałem tam na ciebie już nie wiem ile i jedyne piwo, które miałem przy sobie na czarną godzinę, akurat mi się skończyło. Więc wróciłem w stronę wioski. Chyba nie wystraszyłeś się wilków czy kretoszczurów, chłopcze, że zacząłeś mnie szukać. Pomyślałem, że mogło cię spotkać to samo, co człowieka, na którego czekałem. Się przestraszyłem. Naprawdę? Co z nim? Nie żyje. Znalazłem zwłoki w lesie niedaleko stąd. Cholera! Jak wyglądał? Tak jak opisywałeś. Szczupły brunet w stroju kowala. Trudno było Pusty lepiej się przyjrzeć. Jego ten, ciało nie było w najlepszym stanie. Łagodnie rzecz ujmując. To chyba on. Wygląda na to, że sprawy się trochę pokomplikowały. Co masz na myśli? Jak Dima się dowie, że człowiek, z którym miała ubić interes, zdechł tuż pod moim nosem, to chyba mnie żywcem wypatroszy. A jak nie ona, to mój kapitan. Chyba będzie lepiej, jeśli zaszyje się tutaj na dłużej. Najmniej aż sprawa trochę nie ucichnie. To co mam jej powiedzieć? Prawdę. Dowiedziałeś się ode mnie, że nasz wspólnik odszedł z tego świata, a ja nic z tym nie mogłem zrobić. Jakoś będzie musiała to przełknąć. A ty? Co teraz zamierzasz zrobić? Nie to jest wiem. Od 2 miesięcy. Pewnie znowu urżnę się do nieprzytomności. Spartaczyłem tę robotę po całości. No Macolipi, no to dostaniesz się, nie? Nie dziwi cię stan, w jakim go znalazłem? Cholera wie, co go tak załatwiło. To już nie mój problem. W tych okolicach i dzisiejszych czasach to mogło być wszystko. Nawet ktoś z tych wygłodniałych uciekinierów, jeśli wyczuł przy nim trochę kosztowności. Nie? Gdy Dima przekaże sprawę Lorenzo, ten z pewnością wyznaczy do tego zadania kogoś z oddziału łowców. Oddział łowców? Nie słyszałeś o nich, młody? Nie dziwię się. Wolą pozostawać w cieniu. Trafiają do niego jedynie najlepsi z najlepszych. To mistrzowie kamuflażu, skradania i strzelectwa. Nikt nie załatwia trudnych kontraktów tak dobrze jak oni. Jak życie? Bywało lepiej. Czy dobrze słyszałem? Mamy kolejną ofiarę bestii. Nie wiem, o czym mówisz. Mówię ci, to ona. Kryje się gdzieś tam i czeka na dogodną okazję do... Dlaczego dowiaduje się o tym dopiero teraz? Dobra, teraz idę przez ten, muszę iść do Bodwina. Powinien był wiedzieć lepiej. Dwadzieścia 5 punktów nauki. Kurwa, dawaj. Mam Masz. Masz. Dla ci... Nauczę... Cóż. Dwieście 70 złota tylko. Wyobrażasz siebie bez ręki, jaki miałbyś mindset wtedy? Chujowo trochę. Szczerze.
Do serca modlitwę śle kapłanki głos, gdy rosa opada na wrzos. Nie wyobrażam sobie. Każdego poranka, gdy słońce znów lśni, to magia uderza do drzwi. Jej moc wszechobecna wciąż obraca. Norek, wjeżdżam do ciebie na kwadrat. Przyszedłeś tutaj tylko po to, żeby mi przeszkadzać? Niezupełnie. Słyszałem, że potrzebujesz ziół leczniczych do swoich badań. Zaiste potrzebuję. Tyle, ile zrobię, Michael Jordan. Może powiesz mi jeszcze, że przysłał cię ten półgłówek Ernesto? Przysyła mnie gildia Araxos. A czego szanowna gildia może ode mnie chcieć? Tak się składa, że Ernesto jest naszym bliskim klientem i przybywam, by rozwiązać wasz spór. No tak, mogłem się tego spodziewać. Swój swojego zawsze będzie kryć. Jakie są zatem wasze warunki? Może po prostu poszukałbym dla ciebie tych ziół, a ty zapomniałbyś o całej sprawie? Pamiętam, że spośród tej wiejskiej zgrai byłeś najbardziej przydatny. A sam po zioła nie pójdę. Receptury same się nie napiszą. Niech ci będzie. Przynieś mi 10 ziół leczniczych. O kurwa. Mam 2. Co dałem goblinie jagody? Kurwa. Ale tam jedno ominąłem. Czemu ty masz taki baner jakbyś był do zaadaptowania? Nie jestem do zaadaptowania. Jest baner sponsorów, ale aktualnie żadnych nie ma. Jest za adopt. Każdego poranka, gdy słońce znów lśni. Weź te kurwa jebane zioła znaleźć teraz. Ja wszystkie zżarłem. Jej moc wszechobecna wciąż otacza nas. Gdy słońca przyświeca nam blask, po zmroku do duchów zwracamy się, co mogą powiedzieć, któż wie. Czy prawdę poznamy przyszłości swej ślad, czy ty... Amulet mocnych kości. Ile on strzał? 71. Kurwa, co to? Błotniak. Jebany kurwa błotniak. Niknął gdzieś, skąd boska dochodzi mnie pieśń. Głos harwy nadaje jej czcigodny ton, donośny jak kościel. Że goblina strąca. Kapłanki głos, gdy rosa opada na wrzos. Każdego poranka, gdy słońce znów lśni, to magia uderza do drzwi. O kurwa, skorupka nie weszło. Baba dzwonił mówi o podwyżkach prądu, a ja się rozłączam bez słowa, fuck czy yeah. Pierdolę. Nic tu nie ma. Esencja lecznicza, skórzany mieszek. Gdzie to jest?
Kurwa, gdzie to jest? Kurwa, gdzie to jest? Pierdolek, jakie klony. Mam spóźniony mieszek. Ej. No kurwa. A gdzie jest ten amulet kościsty? Mułowy mirt. Teraz się w kurwie telekinezę na to zmarnuje. Dobra, wyjebane mam na to, idę stąd. Amulet mocnych kości. Jest dosłownie tutaj. Kurwa, no gdzie jesteś, szmato pierdolona, kurwo. Tu gdzieś jest. Bo jakieś dalekie itemy mi wykrywa. Może już go podniosłem. O. Mieszek też pewnie podniosłem, a jak? Przed obuchami jakieś gówno, kurwa. Czemu cenzuruje słowo kebab? Jest rasistowskie. Stary. Tradycyjne tureckie danie. Czy prawdę poznamy przyszłości swej ślad, czy tylko odpowie na wiatr? Przez mgły widzę wyspę jak z dziecinnych snów. Jakże chciałbym zobaczyć ją znów. Żebym kupił od niego i mu oddał. Aż kurwa, trzymaj złotówkę i zamknij mordę. Siema Zanderoro. Nie, nie sprawdzałem, hajduk. Nawet nie wiem, czy to sprawdzić. Pohandluj. Czy to znaczy, że już nie żywisz urazy? Żywić to żywię. Ale niech... A teraz odejdź. Ile kasy? Chuj tam, nieistotne to jest. Teraz będę miał tyle kasy, że będę pływał w gotówie jak Sknery sama kwacz. Po zmroku do duchów Benezer. Zwracamy się, co mogą powiedzieć, któż wie. Czy prawdę poznamy w przyszłości swej Marek. Oj, 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 oj. Chyba tą bramą wejdę, będzie szybciej do gildii. Oh.
Winogrono, winogrono. Złoto. Złoto. Co to? Złoto. Koło. O, tej kurwie od razu koło oddam. Jestem tak blisko. Dawaj, pryzmacik. Bagieta to budowlaniec, no. Jogi w tajeroszek. Cześć, Igor. To koło powinno... Jeśli masz rację, to jestem uratowany. Powinno pasować. Wracając do naszej umowy. Mówiłeś, że nie chcesz żadnej zapłaty. Jednak jako kupiec wiem, że nie ma nic za darmo, a dobry pracownik powinien być sowicie wynagrodzony. Dlatego możesz być pewien, że polecę cię pozostałym członkom gildii. Interesy... Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś... Kogo głosowałem w wyborach? Na SLD. Na Lepera. Lepersa na Michała. Ja na SLU? Kurwa. To nie było KFD od rtęci? Będę głosował na Stanowskiego w przyszłych wyborach prezydenckich. Niestety, na matę będę głosował. Najman też startuje, to Najmana jednak. Kurwa, konferencja wyborcza. Najman kontra Stanowski. Na antenie TVP. Ja poszedłem. Dobrze, poszedłem. No tak. O, Ernesto. Hey. Widzę, że wróciłeś. Nie oddawaj zadania? Bodowin nie będzie już sprawiał problemów. Dobra robota, chłopcze. Szczerze mówiąc, miałem wątpliwości, czy sobie poradzisz z tym zadaniem. W ogóle to dziw, że ten gbur w ogóle chciał z tobą rozmawiać. Swoją drogą, dowiedziałeś się czegoś o tym smarkaczu? Znalazłem twojego zbieracza, a dokładniej trzech z nich. Trzech? Wygląda na to, że twój chłopiec na posyłki miał braci bliźniaków. To stąd u każdego, kogo pytałem, było tak dużo rozbieżności na temat jego wyglądu i imienia. Nie byli też przypadkowymi partaczami. Ktoś, kto ich wynajął, chciał wyraźnie podkopać twoją reputację. Cóż, to nie jest pierwszy raz, gdy ktoś chce wygryźć z rynku samego Ernesto, ale nikt wcześniej nie uciekał się do tak parszywego podstępu. Zrobiłeś dużo więcej niż od siebie oczekiwałem. Zaskoczyłeś mnie, chłopcze. Przy najbliższej okazji wspomnę o tobie Lorenzo. Im więcej takich ludzi w gildii, tym lepiej. Przyjmij tę drobną nagrodę w ramach mojej wdzięczności. Jeśli będziesz na Starym Mieście... Rozmawiałem z Sanderem. I czego się dowiedziałeś? Nie mam dobrych wieści. Rzemieślnik, z którym miał się spotkać Sander, nie żyje.
Nie żyje, to w tym wypadku nawet lekkie niedopowiedzenie. Rozszarpane. Jego ciało było w bardzo złym stanie, całe poszarpane i zakrwawione. To raczej nie była śmierć ze starości. Niedobrze. Udało ci się dowiedzieć może, co mogło mu się przydarzyć? Niestety nie. Okolica wydawała się bardzo niebezpieczna. Skrócie, nie chciałem razy dodatkowo ryzykować. Rozumiem. Sprawa jest bardziej niepokojąca niż myślałam. Przekażę te informacje komu trzeba. Może oni będą w stanie dowiedzieć się czegoś więcej. A co z samym Sanderem? Wie, że zawiódł i nie zamierza ruszać się z gospody. Pewnie wkrótce urżnie się w trupa. Tchórz jeden i pijak! Boi się wziąć odpowiedzialność za swoje czyny. Pewnie leżał w rowie, pijany jak Bela, podczas gdy dzikie bestie lub bandyci mordowali tego biednego człowieka. Co do ciebie zaś, to bardzo dobrze się spisałeś. Oto twoje złoto. Dzięki, cudzko. Co więcej, jeśli zdecydujesz się do nas dołączyć, masz mój głos. Dziękuję. Do zobaczenia. I co teraz zrobisz? Nie wiem. Będę musiała poszukać innego wspólnika. Mam nadzieję, że tym razem będę miała więcej szczęścia. Jak nie dociągnąłem do końca? Ja wszystko zrobiłem już. Znalazłem trupa. Ale to Marvin sam się rozjebał. Ja nie chciałem przecież. Ja powiedziałem mu, że nie ten. Dalej kropem. Aha. No widzisz. Chuj, już jestem w gildii kupieckiej. GG. Pewnie bym mógł teraz zrobić jeszcze dla straży miejskiej, co nie? Z zadania. Ale jebać tych frajerów. Sądzę, że udało mi się przekonać do siebie kilku członków gildii. I odprawia straż miejską i Jarka Wójcika. Był już u mnie posłaniec z wieściami. I jak się spisałem? Ernesto wyraźnie jest z ciebie zadowolony. Twierdzi, że dzięki tobie Bodowin oddał mu należytą kwotę co do monety. Powiedział też, że szepnie o tobie dobre słówko swoim kolegom po fachu. Ponoć obiłeś mordy tym oszustom pierwszorzędnie. Żałuję tylko, że mnie tam nie było. Chciałbym zobaczyć to przedstawienie. Co więcej, alchemik potwierdził, że przyniosłeś mu zioła, na których mu zależało. Reasumując, nie tylko uratowałeś dobre imię gildii, ale podniosłeś naszą reputację wśród obywateli. Dobra robota, chłopcze. Jeszcze będą z ciebie ludzie. Ponoć poradziłeś sobie z zadaniem, które zleciła ci Dima. Niestety rzemieślnik, z którym miał się spotkać Sander, nie żyje. Gdyby Sander pamiętał o swoich obowiązkach, być może by do tego nie doszło. Osobiście dopilnuję, żeby odpowiedział za zbagatelizowanie sprawy. U nas nie ma miejsca dla obiboków. Ważne, że Dima jest z ciebie zadowolona. Dobra robota. Armar przekazał mi, że dzięki twoim działaniom możemy liczyć na regularne dostawy ryb za niewielką cenę. Dobrze wiedzieć, że oprócz Dima, ochrony naszych interesów, Dima, mógłbyś też zajmować się pozyskiwaniem dla nas nowych kontaktów. Zrobiłeś dużo więcej niż od ciebie oczekiwałem. Musi ci bardzo zależeć na dołączeniu do nas. Czy to znaczy, że zostałem przyjęty? Myślę, że znajdzie się dla ciebie miejsce wśród naszych gońców. Przyjdź do mnie, gdy zdecydujesz się pod... No jestem. Jestem gotów do was dołączyć. Cóż... 1400 za dołączenie. Jesteś rozgarniętym chłopakiem. A 3000 za... Zobaczymy, znalezienie jak sobie poradzisz z kolejnymi zleceniami. Póki co, witamy na pokładzie. Od dzisiaj jesteś naszym gońcem. Weź tę zbroję, niech ci służy. Dziękuję. Jeśli potrzebujesz lepszego oręża, udaj się do Ingora. To on zajmuje się naszym sprzętem. A tutaj masz jeszcze listę, u których członków gildii możesz doskonalić swoje umiejętności. O. Teraz idź do Adelarda. Jest coś, co musicie obgadać. Gdy tylko skończycie... Robi się. Pokaż. Strój gońca Araxos, jakie ma staty. O! Tera to tak, kurwa. Tera to kurwa elegancko. Welcome in the hood. Ale ekipa, ty! Powiadasz, że Lorenzo cię przyjął w nasze taką szeregi. Zbroję będę miał. Zgadza się. Co to za zebranie? Widzisz, sprawa ma się tak, że w dokumentach możesz sobie widnieć jako członek gildii. Ale to nie znaczy, że jesteś jednym z nas.
Nie wierzę. Nie wierzę. Proszę, mamy tu niedowiarka. Trzeba coś z tym zrobić. Panowie. O nie, pizdę od chłopaków. Myślę, jak na pierwszym treningu urżala. Araxos wystarczy. Chłopcy, zajmijcie się tym. Wjebali mnie do bagna. Pompę jeszcze mają ze mnie, ja pierdolę. I co? Zimno? Trochę. W takim razie przydać się coś na rozgrzewkę. Bierz. To na pewno dobry pomysł? Fistech. Absolutnie nie. Ale jeśli chcesz być jednym z nas, musisz wypić to. Soloneza! Chłopcy, udzielcie mu jakiegoś wsparcia. Niech wam będzie. Soloneza mu każą pić. Bogowie, co to jest? Trunek godny najemnika Araxos. Widzę, że został jeszcze ci tam łyczek. Dawaj, nie ociągaj się. Ale go skocili. Pij do końca, kocie, kurwa. Dobra, nie ma więcej. W takim razie wasza kolej, panowie. Ach, prawdziwy napój bogów. Dobra, młody. Chrzest wody za tobą. Chrzest wody? Co żeście wymyślili? Prawda? Po latach zawsze wspomina się go ze łzą w oku. Jak tam? Picie już działa? A co, jakieś halucynogeny? Wspólne picie spermy. To w straży miejskiej, tutaj winko piją. A żebyś wiedział. Widać po tobie. Myślę, że przyszła pora na oczyszczenie dróg oddechowych. Masz, sztachnij się. Ej, o, kurwa. A to też jakiś test, do paluny. Tak? Nie test. My tu nie testujemy. Chrzest. Chyży esy ty. Chrzest ognia. Powtórz. Chrzest ognia. Dobrze, dobrze. No, próbuj. Ja pierdolę, do mesto schadzę. Na banku posypiłem jeszcze kreseczkę. Jak ci się podoba bycie członkiem Araxos? Jest to ciekawe doświadczenie. Błąd! Jeszcze nie jesteś jednym z nas. Co? Jestem? Nie. Najpierw uroczysta przysięga. O nie. Przysięgę? Przecież my nie I co? Przecież też mundury nosimy. Ja nic na sobie nie mam. Ale zaraz będziesz miał. Nie gadaj głupot, tylko powtarzaj za mną. O kurwa. Ja Marvin. Przybyły z jakiegoś dalekiego zadupia. Bliżej nieznany komukolwiek. Ja Marvin. Przybyły z jakiegoś dalekiego zadupia. Bliżej nieznany komukolwiek. Przysięgam przepijać swoją wypłatę z towarzyszami broni przy każdej możliwej okazji. Przysięgam przepijać swoją wypłatę z towarzyszami broni. Zajebista przy każdej robota. Możliwej okazji. I będę stawał za nimi murem, choćby mnie chmara orków goniła. I będę stawał za nimi murem, choćby mnie chmara orków no, goniła. Świetnie. I to mi powiedzmy, że przysięga poszła ci całkiem nieźle. Niestety, nie ma na to szans. Jeśli będziesz się trzymał tylko wyznaczników opisanych ci przez Lorenzo. Zebrało się tu kilku gońców. Się robi. Ale belt jak w San Andreas. Podobno masz mi coś powiedzieć o pracy gońca. Bardzo chętnie to zrobię, ale najpierw powiedz, jak ci się podobał chrzest? Zimny, mokry, ale coś w głowie kręci. Ta większość tak reaguje. Nie przejmuj się, po czasie bardzo miło się to wspomina. W przeciwieństwie do dennej i nudnej przysięgi strażników, wierz mi. Walą się w dupę strażnicy miejscy. Co powiem wiedzieć jako goniec? O, mam tą emotkę. Słuchaj, nie będę zanudzał gadką, jaką pewnie uraczył cię Lorenzo. Jego słowa muszą brzmieć ładnie, oficjalnie i tak dalej. W końcu to urzędas. Powiem ci, jaka jest najważniejsza zasada. Każdemu w gildii okazujesz należyty szacunek. Czy to dowódca, czy kupiec, czy inny najemnik. Wszystkich szanujesz tak samo. Wiadomo, zależnie od pozycji w hierarchii, do każdego odzywasz się inaczej. Jednych musisz słuchać, z innymi możesz dyskutować i tak dalej. Grunt, żebyś pamiętał jedno. Mimo, że spaja nas miłość do złota, to jesteśmy rodziną.
Bardzo dużą. Taką, w której nie znasz większości kuzynów i wujków. No ta. Zdrada będzie karana gorzej od dezercji w wojsku. Mam nadzieję, że wyrażam się dostatecznie jasno. Tak jak Howard Wolowitz. Co mi powiesz o pracy gońca? Całkiem sporo, ale najpierw przyznaj. Miło być w organizacji, gdzie na samym wstępie dają ci darmowy alkohol i zioło, nie? No a jak? Ta, teraz fajnie. Zobaczymy, co będzie rano. Nie bój się. Po gildyjnym samogonie nie ma kaca. Bo jest tak mocny, że przed realnym wytrzeźwieniem zdążysz się napić czegoś ponownie. Dobrze, ale do rzeczy. Nie jesteś zbrojnym ramieniem gildii. Należysz do najemników, ale jako goniec nie jesteś przeznaczony do walki i zadań ochronnych. Możesz przyjmować takie zlecenia, ale robisz to na własną odpowiedzialność. Nie możesz mieć pretensji do nikogo, jeśli porwiesz się na grupę bandziorów i dostaniesz manto. Dzięki. Zapamiętam. Oby, oby. Zowiem się czegoś od ciebie o pracy. Ale ile z kasy będziesz gadał? Swojemu zawsze chętnie pomogę. Całkiem sprawnie sobie poradziłeś z naszym samogonikiem, muszę przyznać. Lepiej niż ja, a sam od lat zajmuję się pędzeniem. Oczywiście tylko na własny użytek. Więc? Sumiennie wykonuj swoje obowiązki. Z pokorą. Nie, Mati, bo śpi. Niektórych denerwuje latanie od miasta do winnicy po drodze, zahaczając o farmę Bermara, ale taki jest los każdego nowego. W czwartek czym mniej była. Będziesz narzekał, tym szybciej dostaniesz awans, a co za tym idzie? Lepszy sprzęt, ciekawsze zlecenia i większą wypłatę. Pamiętaj też, żeby nie latać z byle czym do dowódców. Wielu najemników wyższych rangą będzie się z ciebie śmiało, ale złożenie skargi w tej sprawie przyniesie ci wiele więcej szkody niż pożytku. Rozumiem. Nawet jeśli tak nie jest, to w praktyce No dobrze, koniec tego dobrego. Idź się przespać. Idealnym miejscem na to będą nasze sypialnie. Dobrze. Ale cię wzięło. Normalnie to by... Spokojnie. Ktoś na pewno będzie w pobliżu, żeby... O kurwa. Śmiałem się do sypialni. Chudy, ten horror, ten Kinito Pet, to ja w to nie zagram, bo... To jakiś człowieku cheaterskie ten. Jakiś cheaterska gra. Gucio będzie miał wyciek danych niedługo. Co jest, przespałem się, a ten? HP się nie odnowiło. Zobacz gierkę. Widziałem, co grał Demon wczoraj, zajebiste też. To możemy zagrać przed tym. Graj w egg. Klika się jajko. Jajko się klika i chuj. Zawsze kiedy jestem głodny. Czemu dowiaduję się o tym dopiero teraz? Kurwa, nie mam wytrychów już. Ludzie gadają o tym i o tamtym. Przydałoby się parę wytrychów. Dobra, pójdź to. Wszystko jest możliwe. Dobra, idę do tego Lorenzo, idę do Benzo. Są na to duże szanse. Dobra, mam 35 punktów. Przydałoby się nauczyć czegoś. Mnie nie musisz o to pytać. Zawsze kiedy jestem głodny. Moje zdanie już znasz. I wszyscy, jak dokończ się na czacie, ja nie będę tego mówił. Sztok pijany. Zawsze kiedy jestem głodny. Moje zdanie. No. Nie bójcie się, Arka. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Ja jem kebaba. O, jem kebaba. Dobra, gdzie są nauczyciele tutaj?
Dolkan ząbki. Wszystko jest możliwe. Najemnik. Żal mi tego biedaka. Słyszę, jak machają mieczem. O, tu są ten. Zbrojki itp. Aktualnie na stanie mam pancerze skórzane. To gówno, że mam takie samo. Mógłbym stać. Pewnie. Żółtodziobów uczę walki ciężką bronią. Do roboty. Jesteś coraz lepszy. Nie mogę cię już niczego nauczyć. Jesteś za dobry. Wymagasz ode mnie więcej. Co? Nie mogę cię już niczego nauczyć. Awansu. Czyli już więcej się nie mogę nauczyć broni dwuręcznej teraz w tym rozdziale, tak? Zenith. To wszystko tylko plotki. Pohandlujmy. Lekki oszczep. O kurwa. Jebany pietruszka. O kurwa, ten... Ta penetracja lepsza chyba jest. Czy lekki oszczep. Chuj go wie. Pen 15 czy 10 do walki z bronią dwuręczną. No tak, sprzedam mu to. To. Może kiedy jestem głodny, jem kebaba. To. Tyle, ile masz zręczności, a ja mam... Ale jeszcze bym się nauczył zręczności. Mam 15 punktów nauki, mam 52 zręczności. Kto mnie nauczy z ręki tutaj? Tutaj pewnie jakiś fiutek. Nie. Gdzie oni machają tą bronią? Zioła mu nie sprzedam za chuja. Żal mi tego biedaka. Tam, słyszę, jak trenują. Co to kurwa jest za emotka? To jest różal. Zajebista ta fota jest. Adelard Giza. Mógłby pamiętać. Bla. O nie, kurwa, nie przeczytałem. Nauka gildia kupiecka. Przecież ja znam podstawy. Pierdolnięty. Czekaj, on mi nie dał jakieś książki, żebym ten? Lista pracodawców. Cześć, ocenisz moją piosenkę? Mogę podesłać link na czacie? Dzień. Uśmiechnięta buźka, POZDRO. Dzięki, X-Toster, nie musiałeś wysyłać, bo nie chcę mi się oceniać, wiesz, brachu? Wszystko jest możliwe. Możesz refundę zrobić. Siak, łaki. Moja reakcja była taka sama. Przecież oczywiste. To przecież Arkady. Nie mam. To przecież nic nowego. Kurwa. O jest, szkolenie Varaxis. Trening zręczności. Dolkan. Są to duże szanse. Dolkan ząbki, on uczy zręczności. To on gdzieś go widziałem, skurwysyna. Tu gdzieś jest blisko. To chyba on. No, nie. Jesteś. Wróć. Pomału do przodu. Pomału. Wróć. Dobra, są. Pomału do. Jeden łuki chuj. Mam 59 z ręki. A tamta broń była od 60 chyba. Ja pierdolę, no jednego levela mi brakuje.
Zobaczmy. Tak, od 60. Kurwa, jak... Dobra, wiem co zrobię. Kupuję to. I zapierdalam do Silbach. Tam podniosę go, goblinie jagody. Mnie nie musisz o to pytać. Hej. Wios. I wbiję jeden z ręki wtedy. No a jak? Może po drodze znajdziesz. To nie jest z gówno. Ale boosta teraz dostałem. A w następnym rozdziale on będzie miał jeszcze lepsze bronie, czy nie? Przecież jest jego pik. A jeszcze się nie zaczął rozdział następny przecież. Chyba się nie zaczął, co nie? Jak mi się kojarzy. Piwo. O kurwa, zombie. Tu gdzieś była goblinia jagoda. Leśna jagoda. O kurwa. Czego rok będę bił tą pałką. O, pewnie mam je na hita. Dobra, na dwa. Kucharz chyba. Kurwa. Drzewo. Ja pierdolę, wiedziałem. Najpierw pójdę po tą goblinią jagodę. Ta, wykrzyknik plus. Plusi. Squashi. Squashi. Mówi mi, że słucha mnie od Squashi. Przekaż Kasi, Wasi, Asi. Czego? Jakiego? A ty znasz tego nowego mema Eszkere? A znacie tego nowego mema Ćpapi Munianio? Każdemu jest ciężko. Hej! Widziałem wasze widełka. Szke, szke, szkere. Magia trapu mnie urzekła, aż nowe ciuszki se pobierę. No kurwa, ty się zeszałeś, haha, co? A znasz tego mema, że bagietę porwali? Kurwa, oglądałem ostatnio ten filmik, że bagietę, wyświetliło mi się to na YouTubie, chyba algorytm podsłuchiwał. Nieźle tam wjechali po niego. Magia trapu mnie urzekła. Gdzie te goblińskie kurwa jagody są?
Dziś one mi się pojawiały na celowniku. Ziele lecznicze, leśna jagoda, rdest polny. O, jest. Kurwa, tam, tu są też. O, kurwo! Zostaw mnie! Właśnie udusiłem żonę, taki żart. Magia trapu mnie urzekła. Aż nowe ciuszki se pobierę. Z tego zombiaka zajebać, zobaczymy czy się da w ogóle. Polowanie na zombiaka. No, ma chyba odporny na strzały jest ten chłopak. O ty kurde, Sonio. Nie, no przecież trzeba jakiegoś podpalenia go trafić, bo to jest chuj. Stalowy jest jebany. Stalowy szok. Lowa, lowa. Dobra, wrócimy do niego kiedy indziej. Dobra, na razie koniec Gothica. Dziś jeszcze jakieś linki od was pootwieram wszystkie po kolei.